Witam bardzo serdecznie. Sunline Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 22 maja. Tarot Lenormand, zaczynamy od tarota. 22 maja. Cóż wypadło? Wypadła karta księżniczki kielichów w tej talii Illuminati Tarot, ale oczywiście to jest odpowiednik pazia kielichów. Moi kochani, tutaj można powiedzieć, że to jest taki uśmiech losu, spotkanie z osobą, którą cenicie, lubicie. Tutaj jest jakiś podarunek, prezent dla Was, spędzenie czasu z młodą, sympatyczną osobą. Masz szansę na porozumienie, na odnalezienie bratniej duszy, na pożartowanie sobie, pośmianie się, spędzenie mile czasu. Tu oczywiście jest sympatycznie, tak? Czasem jest nadwrażliwość. Oczywiście tutaj przy tej karcie jesteśmy bardzo wrażliwi, bardzo coś przeżywamy, martwimy się, czasem panikujemy. Ale ogólnie tutaj, moi drodzy, to są nasze emocje, tak? Karta jest bardzo pozytywna, dzień jest pozytywny, przychodzą do nas dobre wiadomości. Pracujemy tutaj nad sobą, nad swoją wartością na pewno. Nie odpuszczamy. Jesteśmy może troszeczkę tutaj właśnie przewrażliwieni, bardziej tacy sentymentalni przy tej karcie, ale dajemy radę. Oczywiście możemy otrzymać jakąś prawdę. Mamy tutaj, moi drodzy, porozumienie, dobre stosunki z ludźmi, spotkanie z miłymi osobami, z dziećmi. I oczywiście przyjemna atmosfera, możemy spędzić czas gdzieś nad wodą, gdzieś na zewnątrz. Tu oczywiście przy paziu kielichów aspekty zdrowotne, no wiadomo, duża emocjonalność, ale też uważajmy na różnego rodzaju zatrucia drobne, pokarmowe albo też alergie. Na to uważajmy i oczywiście karta Lenormand, co nam tutaj wyjaśni, dopowie, bo jest niezmiernie ważna. Tak, tutaj możemy, moi drodzy, spodziewać się niespodzianki od mężczyzny. To może być bukiet kwiatów, kwiatek, prezent, zaproszenie jakieś miłe i oczywiście mile spędzony czas. I tego Wam, kochani, życzę, aby taki dzień był bardzo pozytywny i przyjemny, relaksujący, spokojny i pełen takich miłych doznań, wrażeń. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, kochani.